Grzegorz, jak się czujecie po tym remisie na Koronie? Można powiedzieć, że cenny punkt, bo jakiś tam taki pozytywny bodziec po tych słabszych meczach. Dobrze, na pewno, bo to szczęśliwy punkt tak naprawdę zdobyty przez nas, który trzeba szanować go naprawdę, bo w końcowym rozliczeniu może być bardzo cenny. Widać było, druga połowa waszym wykonania była zdecydowanie lepsza. Też takie kluczowe interwencje, czy Leo, czy Welka, czy Sergiusza w takich momentach meczu, to chyba takie dobre bodźce na kolejne mecze. Na pewno. Trzeba podziękować Serkowi, bo naprawdę dużo sytuacji, które Serek wyciągnął. I tak jak mówisz, te sytuacje, które wybiliśmy z pustej bramki, tak naprawdę jest jakiś pozytyw. Widać jakieś światełko w tunelu, które teraz mamy cały tydzień jeszcze do przygotowania do Niecieczy i który będziemy musieli jechać i wydrzeć tam 3 punkty. Dokładnie, no jesteś pożyty z przodu, bo bramka strzelona po tej niemocy strzeleckiej, także jest trochę tych pozytywów. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz bramkę strzeliśmy tak naprawdę, ale no, to jest plus, że wreszcie przełamaliśmy tą niemoc strzelecką i jedna bramka jest. Więc zaraz tylko czekamy i liczymy, żeby wpadło ich trochę więcej. W sobotę będzie w Niecieczy. Z jakim nastawieniem tam jedziecie? Pozytywnym. No, tak jak powiedziałeś, że po tym meczu z Koroną mamy więcej pozytywów tak naprawdę niż tych negatywów. Więc jedziemy pozytywnie nastawieni i jedziemy, chcemy no, tak naprawdę zdobyć 3 punkty. No, nie ma co się oszukiwać, że teraz każdy mecz, który gramy, jest to 3 punkty, a Ten najbliższy jest najważniejszy. Jak atmosfera w zespole w tym takim no, cięższym okresie? Tak naprawdę no, po tym meczu jesteśmy skoncentrowani. Teraz przed każdym meczem będziemy musieli być coraz mocniej skoncentrowani i skupieni na tym, co robimy na treningach, no i żeby to wszystko, co robimy na treningach, przełożyć na boisko.